Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to oczywiście vlog. No i w tym odcinku pokażę Wam, jak tam nasze kaczki, gąski, kury i to wszystko. Jeszcze planuję nagrać dzisiaj jeden odcinek. To ogólnie o wszystkich zbożach, to rzepaki, nie rzepaki, pszenice, nie pszenice. I później kolejny odcinek, to już będzie żniwa rzepaku. Postaram się nagrać, ale nie wiem, bo ja nie wiem, gdzie tu jest rzepak jakoś w okolicy. Jest tutaj jeden rzepak, ale to tam, no nie wiem, może nie będę bliżona mu ci to nagrać. Nie mam pojęcia. Idziecie czy nie? Zacznijmy odtąd i od końca. Sobie gąski idą do stawu. Będą pływać sobie. No. Ładnie idą. I pięknie. No tu idzie kaczucha. Nie przechodzi czy nie? Nie chcę, no okej. No i sobie tutaj właśnie gąski, kaczki pływają. W tej chwili tylko jedna kaczka, to jest tam kaczucha. Tu jest gąska biała akurat. I kaczucha idzie, ale się chyba boi. O, tutaj kaczuchy, które się już wykąpały. Są. No dobra, no jak widzicie, tak. Tak sobie tam żyją. No. A my idziemy tutaj dalej. Tutaj sobie trawę jedzą. Te, które są głodne. Tu mamy dwie kaczuchy. Trzy kaczuszki. I 5 gąsek siedzi. Tutaj się ta biała gąska. No i sobie ładnie jedzą trawę. Kurka. Niech sobie siedzi. I pieguje sobie. Niech sobie kopie. Tutaj też sobie kopie. A tutaj mamy kaczuszki kolejne. Tak widzę, ale nie da się tak. Wody jeszcze mają, ale one to bardzo szybko chlipią. Więc tutaj. Albo nie, jeszcze zostawimy wodę. Jeszcze wodę zostawimy na chwilę. Tutaj sobie siedzą nasze kuraczki, kogut, langhorny te białe z tymi bujnymi grzywami. Tam królik, ale jego nie lubię. I tutaj sobie też siedzą kuraki. Kolejne. Są małe trzy, wysiedziała ta biała gąska, wysiedziała tam te trzy gąski małe. Te też siedzą. To jest, tu mają taką mieszankę fajną. Mają tutaj. Tak wszystkiego im dałem. Śruta tu jest z owsa, jęczmienia i pszenżyta. Jest tutaj również nasypany sam jęczmień czysty, samo pszenżyto czyste. Śruta kukurydziana i pasza dla tych, właśnie dla kur. I tak fajnie, bardzo to lubią jeść. Fajnie jeszcze tam wody dolać do koryta. I super, nic nie trzeba póki co dawać. Ja się poparzyłam. Tutaj wody mają. Też. I tutaj są. Spadaj! No. Głupi niech do tego gołębia. Tutaj mamy sobie siedzą kuraki. Indyczki. Indyczki to są te bure, tamte czarne i takie białe. A reszta są kuraki. Najzwyczajniejsze w świecie. A, jeszcze są perliczki. Perliczki są takie bure, tam małe. Tam jest perlika. A to ciężko jest zobaczyć. No to idziemy. Idziemy sobie. Po co miałem iść? Aha, odkręcić wodę. Tu już weźmiemy wodę, odkręcimy i nic nie trzeba póki co dawać. Jedynie za jakieś pół godziny trzeba będzie przyjść tamtym kaczuchom, dworkom dać wody. Ale odkręcimy do tamtego.
Tam starsze urzędują. Na lewą rękę muszę przestawić sobie. O. Jedna ręka to mi jest ciężko to wsadzić. O, jedną ręką jest ciężko. Zaraz odpadnie. Poczekaj, 10 muszę zrobić. To powinno być ok. Dobra, woda leci. Poczekamy chwilkę. I wszystko będzie ok. Dzisiaj trochę jak tam wody dawałem, to przepuściłem jej. I tego. I mają trochę więcej. Znaczy, bo moją błotko się zrobiło, by się powylewało, ale jest ok. O, tu jest gąska szara, też bardzo ładna. To jest właśnie ten Langhorn. I właśnie tam, jak są tam te kaczuszki czarne, co wam pokazywałem, to one są dworki. Tam są dworki oraz takie wielkie kaszki poznańskie, ja mówię na nie. Też takie czarne, ładne. No, to sobie siedzą indyczki. O, jak ładnie krzyczą. Wszystko mają. Tutaj jest dla indyków w tym. Tu jest dla, właśnie dla bojlerów paszy i tu jest woda. No. Czekam, aż się naleje. Dobra, już się wylewa. I super. No to co, tak wam trochę pokazałem, co my tutaj mamy za kuraczki fajne. I no. Tylko tutaj zakręcimy. Ziemię to wyjmiemy. O. No i okej. To jest chyba tyle, taki krótki vlog. Pokazać wam kuraczki, kaczki, gąski itp. itd. A jeszcze mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Gołąb kichnął, no nie mogę. Tego już nie słyszałam. Tutaj do tej zagrody puścimy sobie tam właśnie jak tutaj za jakiś tydzień do tej zagrody puścimy tak indyczki. Raczej nie będą przychodzić, już są duże. Indyczki puścimy, tamte co są, kuraki, tamte małe bojlery i puścimy kaczki stamtąd. I razem wszystkie będą tutaj chodzić. Nie będą się gryźć, bo są małe. Tak samo jak się wychowywały tutaj przecież. Ogólnie u nas się wychowywały też różne rodzaje, jakoś się nie gryzą na szczęście. No ale dobra, to jest chyba tyle. Trzymajcie się, cześć.